Witam Was bardzo serdecznie, Marek Marat Wysocki, Planszalandia, gry planszowe na wideo. Gra miesiąca. W miesiącu wrześniu tradycyjnie graliśmy dosyć sporo. Dla mnie największym zaskoczeniem jest gra Majestat, Królewska Korona. No, gra nie nowa, bo wydana w 2017 roku przez wydawnictwo Bart w polskiej edycji. Trafiła we wrześniu na nasze stoły i muszę powiedzieć, że każde spotkanie kończyliśmy, bądź też rozpoczynaliśmy tą grą. Mam na swoim koncie całą masę partii dwuosobowych z moją 7-letnią córką. Rozegrałem tą grę we wszystkich możliwych wariantach na stronie A, B, z wszystkimi kartami, jak się dało. Więc jak na sprawę muszę powiedzieć, że gra ma niesamowitą grywalność i chyba tak dużo ostatnio nie grałem w żadną inną grę. Gra karciana, gra familijna, dedykowana można powiedzieć dla takiego gracza no, familijnego. Na początku gry każdy z graczy dostaje 8 kart lokacji. Te karty mają numery, one są dwustronne, więc tylko od nas zależy, na jakich lokacjach będziemy grali, w jakim wariancie do tych lokacji będziemy zatrudniali postaci. Mamy wspólny deck, wykładamy 6 odkrytych postaci i tura gracza polega na tym, że gracz bierze jedną z tych kart i dokłada do określonej lokacji. Pierwsza karta zawsze jest darmowa. Jeżeli chciałby wziąć 6 odkrytą kartę, musi na poprzednich wszystkich kartach położyć po jednym miplu, więc zaczynamy naszą grę bazą 5 mipli. No i tak dla przykładu, jeżeli weźmiemy kartę młynarza, dołożymy do pierwszej lokacji do młyna, odpalimy jej umiejętność, dostaniemy 2 pieniądze. Jeżeli w kolejnej turze dołożymy kolejnego młynarza, dostaniemy już 4 pieniądze. Więc tak na sprawę, każda lokacja ma swoją indywidualną cechę. Mamy także lokacje, które dają korzyści nam, ale także innym graczom, więc trzeba to odpowiednio wyważać. Mamy tu także taką swoistą interakcję między graczami, bo mamy rycerzy, zatrudniając ich do koszar, porównujemy siłę wszystkich graczy. Jeżeli gracze nie mają strażnicy, czyli nie bronią się w tym momencie, gracze zmuszeni są oddać jedną wybraną przez siebie kartę do szpitala. Tą kartę oczywiście będzie można odzyskać, zagrywając kartę chatka czarownicy i tak naprawdę odpalamy umiejętność chatki czarownicy i wracamy odpowiednią kartę, wybraną kartę, ostatnią kartę do deku. 12 rund, czyli 12 karta kończy rozgrywkę, podliczamy wszystkie pieniądze zebrane podczas całej rozgrywki, plus oczywiście porównujemy każdą lokację, w której postaci jest najwięcej. Jeżeli gracz ma najwięcej postaci, dostaje określone pieniądze przewidziane na każdej z kart. I oczywiście, jeżeli udało nam się rozłożyć czy zatrudnić postaci do wszystkich 7 lokacji, dostajemy aż 49 dodatkowych pieniędzy. Szybka, prosta, przede wszystkim bardzo ładnie wykonana gra. Mechanicznie działa wyśmienicie, dużo grywalności, decyzji może niewiele, ale takie proste decyzje, które polegające na tym, żeby dołożyć kartę w odpowiednim miejscu, żeby uzyskać jak najlepszy efekt, no, żeby uzyskać tych pieniędzy zdecydowanie najwięcej. No, interakcja między graczami, też były partie, która powodowała, że krew się lała. Jeżeli nie znacie tej gry, serdecznie polecam. Muszę powiedzieć, że gra zdecydowanie zdeterminizowała mojego lidera dotychczasowego, jeżeli chodzi o filery. Red 7, no, Majestat zdecydowanie lepiej się spisuje w wariancie dla 2, dla 4 graczy przez tą interakcję między graczami, więc jeżeli nie znacie tej gry, to tę grę serdecznie Wam polecam. Moja gra miesiąca września, Majestat.